Cześć, cześć, witajcie. Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Minecraft na kanale Rybik. Dzisiaj chciałbym sobie wybudować ogrodzenie wokół wioski i wokół naszej posiadłości. Pokażę wam też kilka interesujących rzeczy. Zapraszam wszystkich do oglądania. W pierwszej kolejności ja się zajmę ubojem krów, ponieważ nasz miecz niedawno dostał ulepszenie, ma teraz ostrość aż 5, grabież 3 i odrzut 2. Stało się to dlatego, że niedawno znalazłem fajne ulepszenie na miecz diamentowy, ostrość 4. Okazało się na nim, że pojawiły się też dwa inne enchanty, którym jest grabież 3 i odrzut 2. Dlatego nasz stary miecz, ten nowy, połączyłem sobie w jeden. No i teraz ogólnie materiał będzie nam dropić dużo więcej. Przy okazji, chciałem sobie też dzisiaj ulepszyć łuk, bo mam książkę z mocą 3 oraz kilka łuków, których połączenie też da nam moc 3. No i tak jak mówię, dzisiaj sobie otoczymy wioskę murem, bo może za niedługo zrobimy sobie jakiś rajd. Ponadto, można by też zacząć jakichś villagerów, wieśniaków sobie właśnie, zombie villagerów sobie uzdrawiać. Bo byśmy potrzebowali troszeczkę więcej populacji w tej naszej wiosce, żeby móc jakoś sobie tam stosownie pohandlować. Nie wiem, co tutaj robiła ta kura. Chyba mi się musiała przydostać podczas rozmnażania. Troszeczkę sobie te krowy jeszcze rozmnożyłem ostatni raz, bo jest ich dużo. Bo wtedy rozmnażanie jest najbardziej efektywne, jak tych krów jest najwięcej. I o, tu jeszcze jedna kura, właśnie. Ja te krowy następnym razem sobie jeszcze raz rozmnożę. I znowu zrobię taki ubój. Jeszcze chodźmy może do świn, bo widzę, że też jest ich tutaj całkiem sporo. Pomnóżmy ich najpierw trochę. No i zaraz też sobie ich troszeczkę ubijemy. Przynajmniej nie będzie nam brakować mięsa, bo akurat mięso jest jedno z najlepszych pokarmów, jakim możemy się żywić w Minecraftzie, gdyż ma wysoki poziom saturacji. Czyli jakby ten czas oczekiwania, albo inaczej szybkość regeneracji po jego zjedzeniu. Dobra. Przynajmniej przy okazji, że ten miecz zadaje takie sporo obrażenia, to też trochę szybciej się te uboje dokonują. Przede wszystkim chciałbym też zacząć handlować z villagerami, żeby móc zdobyć książkę z enchantem naprawy, bo by mi się bardzo przydał, bo naprawianie byłoby dużo wygodniejsze i trochę tańsze. W ogóle kiedyś miałem taki sen, który przyśnił mi się powód, dlaczego małe zwierzęta w Minecraftzie dlaczego niczego nie dropią. I wtedy w śnie mi się przyśnił taki powód, w którym po prostu twórcy nie chcieli, żeby gracze zabijali małe zwierzęta. Bez powodu. I właśnie może dlatego małe zwierzęta nie dropią żadnych przedmiotów. Jakby nie było powodu do ich zabijania. Dobra, chyba już wszystkie. No tu jest jeszcze parę. Wszystko. Tu są, a nie, tu są jeszcze dwie. Dobra. Mamy bardzo dużo skóry i mięsa. Jeszcze tylko te kury. Tu mam w sumie trochę jajek, więc ja może sobie, wiecie, jak zrobię? Widam tych jajek. Dobra, mam pół staka jajek, to ja może sobie po prostu ubiję je w ten sposób. Jeszcze w sumie jedyne, co mógłbym sobie nadać na miecz, to szerokie ostrze, ale czy ja go tak bardzo potrzebuję? Chyba nie. Mnie ciekawi, czy szerokie ostrze, w sensie obrażenia od tego takiego ciachnięcia przy pełnym naładowaniu miecza, są zależne od materiału, z którego go wykonamy, czy każdy miecz zadaje tyle samo. Mm-hmm.
Dobra. Tyle już nam chyba starczy. Przez chwilę bałem się, że mi żadna kura nie wyskoczy z tych jajek. To też zostawiłem sobie kilka na zapas, ale widzę, że nie było się czym martwić. Jak mamy... Z kurami jest tyle łatwo, że nawet jeśli zostanie nam tylko jedna kura, to zawsze będzie z czego to rozmnożyć, bo jajka bo kura znosi jajka. A z tego jajka zawsze możemy po prostu rozmnożyć większą ilość kur. Dobra. To co, tutaj nasionka. I idziemy do domu, jeszcze sobie tylko te rzeczy odłożymy. Mięsko przede wszystkim i skórę. No, widzę, że tutaj tego jedzenia już mamy naprawdę bardzo dużo. Bo już nam się jedna beczka zapełniła, to jest wyczyn. Dobra, na piór też mamy sporo, ale my mamy już swój dostęp do strzał. W sensie, łatwiejszy dostęp do strzał, też nie będziemy chyba ich zbyt potrzebować. I tak, i ja chciałem jeszcze jedną rzecz zrobić. Ulepszyć sobie trochę łuk. Moc 1, moc 1, moc 2. Dobra. Właśnie, żeby sobie na ten nasz łuk nałożyć troszeczkę większą tą moc. Jeszcze miałem właśnie tą książkę z mocą. Z mocą 3. Dobra. To chyba tyle. Miałem sobie chyba jeszcze coś zenchantować, ale nie pamiętam. Już trudno. 23 poziomy powinny nam wystarczyć, żeby te łuki połączyć w jeden. Oj, oj, tylko żebym się właśnie nie pomylił. Ma być w ten sposób. O, 27 poziomów, no dobra. To ja sobie chyba to gdzieś odłożę na razie, tutaj może do tej skrzyni, albo może od razu koło kowadła. Jak będę miał to 27 poziom, to sobie po prostu ten łuk zenchantujemy, a na razie... A jeszcze w sumie jedna rzecz, jeszcze chciałem sobie ciasto zrobić, bo ja jeszcze ciasto nie robiłem. Może nie, że ogólnie, ale w tej serii jeszcze chyba ciasta żeśmy nie robili. Czy robiliśmy? Może, że... Chyba raz robiliśmy, ale chciałem sobie je zrobić i umieścić w jednym konkretnym miejscu. W jednym konkretnym miejscu, a dokładnie w salonie, bo tam sobie zrobiłem stół, na którym leżą sobie potrawy, a na ścianie jest mapa, którą dzisiaj przez chyba godzinę odkrywałem. A no tak. No tak, zapomniałem o jednej konkretnej rzeczy. Nasze krowy jeszcze są niedorośnięte. A no dobra, trudno, przecież teraz nie będę tyle pszenicy marnował, żeby szybciej urosły. Spyty wiadra tutaj zostawię najwyżej, a my się bierzemy za budowę ogrodzenia. Troszeczkę terenu mamy do ogrodzenia, więc nie będę już zwlekać i robi się zarobienie płotków. Dobra, zabieramy się za robotę. Więc tak. Tu jest nasz domek. Jak ja bym chciał to zrobić? Więc tak, chciałbym sobie otoczyć go z tej strony. Z tej, i z tej, żeby też tą farmę drzew sobie zahaczyć. Bo otoczymy sobie może też dzisiaj wioskę, o ile zdążymy. Mam nadzieję, że tak. Chodźmy sobie może wyżej, bo tu gdzieś miałem chyba balkon. Właśnie, miałem tutaj balkon. Więc tak. No tak, tu będzie trzeba gdzieś o wodę zahaczyć, na pewno. Tego jestem pewien. Tak, po co mi balkon, skoro można kombinować? No dobra. Ja bym sobie tu przez tą górkę jakoś przejechał. Tak, żeby o te wszystkie nasze farmy oczywiście zahaczyć, żeby one były wszystkie w tym obrębie naszym. Gdzieś tam tędy. Gdzieś koło tego lasu bym gwałtownie może skręcił w prawo, koło tego kanionu, żeby tam nie musieć się z nim męczyć. I tutaj gdzieś zakończył w tym miejscu na wodzie. Szczerze. No właśnie, gdzieś tutaj bym zakończył. Ja bym sobie w ogóle gdzieś właśnie stąd to ja bym w ogóle zaczął, tak szczerze mówiąc. Chociaż nie, wiecie co, może stąd zacznijmy, tam jest prostszy teren, będzie łatwiej na początek. To może na tak zrobimy, że tam zaczniemy. Może zejdźmy sobie jakoś tam w miarę bezpiecznie. Dobra. Dwa serduszka, to nie jest zły wynik. Dobra, zaraz wam pokażę, jak to będę budować. Taką belkę sobie postawimy ze świerku. Co 5 płotków, nie, co 6 tak jakby. Między nimi będzie 5 płotków przerwy, tak jakby. No dobra.
To gdzie by to zacząć? Może gdzieś tutaj? Albo bliżej? Nie wiem. Może gdzieś tutaj zacznijmy. O, na tym piachu. W ten sposób. No i teraz ciągniemy sobie płot tutaj. Dobra, no i na przykład w tym miejscu sobie stawiamy znowu belkę. O, i tu już będziemy stawiać wyżej w tym miejscu. Myślałem, jakby gdzieniegdzie sobie po prostu podwyższać to w ten sposób, na przykład. Tylko nie, żeby dobrze wyglądało. Chociaż w sumie niech będzie nawet tak. Bo tutaj widzę bardzo teren nam szaleje w tym miejscu, to i tak trzeba będzie tak robić, tak czy owak. I będę musiał się jeszcze dookoła później przejść, to oczywiście poświetlać. I jeszcze będę musiał bramę oczywiście postawić, żebyśmy mogli jakkolwiek stąd wychodzić. Wchodzić, wychodzić, jak kto woli. I w jedną i w drugą stronę. Gdzie nie gdzie będę musiał sobie też teren troszeczkę uwarunkować. Nie mam przy sobie pochodni, to może teraz nie będę oświetlać na bieżąco. Będzie chyba to dobrze wyglądać, o ile nie będziemy zbyt szaleć z terenem. W sensie będę się starał omijać takie duże wyboje albo je równać. Mam dużo w ziemi w domu, to będę mógł sobie na to pozwolić jak najbardziej. Chociaż nie wiem, czy już nie powinienem tak robić. Chociaż wiecie co, no tu jest wyższy teren, to po prostu jest wyższy teren, nic się z tym nie zrobi. Tylko na przykład będę widzieć, że gdzieś jest wyżej, a na przykład parę metrów dalej jest niżej o jeden blok, to będę się starał to po prostu niwelować, tak żeby nie musieć latać w tej wewce cały czas, od góry do dołu, tym płotem. Bo to będzie po prostu nieestetycznie wyglądać, będzie się ciężko to budowało. Stawiam sobie na górze takie półbloki, żeby po pierwsze ładnie wyglądało, po drugie, żeby ten słupek miał jakieś zwieńczenie. Po trzecie, no właśnie na takich dużych, wysokich wybojach, żeby na przykład moby po tym nie wskakiwały. Będzie jako taka dodatkowa zapora. Bo na przykład w tym miejscu, na upartego, no może nie akurat, nie z tej strony, na przykład jak tutaj bym sobie stanął, o, gdyby nie ta półpłytka, to mogę sobie tutaj normalnie przeskoczyć. A to ma właśnie zapobiegać takim właśnie wypadkom. Żeby żaden mógł sobie tutaj nie mógł przeskoczyć. Za niedługo będę widzę chyba skręcał. No dobra, teraz sobie tutaj będę w spokoju budować. Może sobie w tle puszczę jakiś materiał naukowy czy coś, będę sobie słuchać. Nie, żebym się chwalił, że jestem jakiś ultra inteligentny, po prostu lubię sobie czasami puścić w tle coś takiego do posłuchania w miarę inteligentnego, a nie słuchać tylko głupiego bełkotu czasami. Na przykład tutaj to teren bym sobie troszeczkę porównał. O, w ten sposób może. Żeby to jakoś tam wyglądało. Troszkę będziemy skręcać w tym miejscu, tak mi się wydaje. Ja nigdy chyba w ogóle wokół domu nie robiłem płotu, a to jest bardzo ładna rzecz moim zdaniem. Płot, żeby mieć wokół domu. Dobra, no to tak jak mówię, ja to sobie będę chwilę budować i za niedługo pokażę wam efekty pracy. No może nie finalne, ale pokażę wam już, gdzie mniej więcej jestem. Miałem mały problem. A dokładnie taki, że chciałem sobie tą górkę tutaj troszeczkę zmniejszyć, żeby była troszeczkę niższa, bo strasznie mi by tutaj przeszkadzałaby mi strasznie wysokość, dlatego musiałem ją zniżyć. I problem był taki, że zaczęły mi się powoli niszczyć narzędzia, więc postanowiłem sobie je po prostu naprawić, włożyć do kowadła, dać diament i w ten sposób je naprawić jak zawsze, ale był mały problem. Jaki? Ano taki, że im częściej, że za każdym razem, kiedy naprawimy jakieś narzędzie, to następnym razem, kiedy chcemy je naprawić, jest ono coraz droższe pod względem expa. Finał jest tego taki, że ja teraz nie mogę naprawić swojego kilofu więcej razy, bo już jest to po prostu za drogie, nie, że mnie na to nie stać czy coś, tylko po prostu wskakuje mi komunikat, że jest to za drogie i tyle, za drogie. No i sprawa jest taka, że za niedługo miałem się zająć wioską w końcu i villagerami. Świetnie się składa, bo będę musiał sobie na ten kilof nałożyć naprawę, o ile w ogóle będę mógł, bo też może się okazać, że to jest za drogie to w ogóle do nałożenia. I to wtedy mielibyśmy dosyć poważny problem, jakbyś tego kilofu nie mogli naprawić, bo jednak jest dosyć fajny, wydajność 5 i niezniszczalność 3. Więc będę musiał się teraz, tak samo jest z łopatą, ona też 300 jest całkiem droga, i będę musiał się wstrzymać z jej naprawianiem i postarać się zdobyć dla nich jakoś tę naprawę. Czekajcie, może sobie jeszcze troszeczkę
zreperować ten teren. No. Aha. Chciałem sobie go tutaj troszeczkę wyrównać, żeby mi po prostu pasował do tego muru, bo tak to musiałbym po prostu po górach latać z tym płotem. To byłoby bardzo niewygodne. Zauważyłem, że strasznie dużo drewna na niego schodzi. W sensie za samych płód tych świerkowych aż tak dużo nie idzie. Najwięcej to mi schodzi tego drewna dębowego na te płotki. No. No to tak, ja już tutaj mam otoczone z tamtej strony, mam tą farmę otoczoną. Zrobimy sobie też bramy w kilku miejscach, tak ja bym raczej powiedział furtki czy przejścia, bo bram to ciężko zrobić w Minecraft jakichkolwiek. No jakoś to tutaj tam wygląda. W nocy oczywiście będziemy to też oświetlać. Ale na razie skupmy się na samym otaczaniu terenu, co jest najważniejsze w sumie. Nie tak. No nic, widzę, że mi się powoli płotki kończą, będę musiał zaraz iść ich dorobić. Dzisiaj nie wiem, czy zdążymy otoczyć wioskę. Możemy spróbować, ale chyba zostałbym przy samym płocie, w sensie nie robiłbym takiego płotu jak tutaj, tylko zwykły płotek. I tyle. Chociaż jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie. Może trochę drewna sobie jeszcze dozbieram, to coś w tej kwestii pokombinujemy, bo samo robienie muru może nie jest najcięższe, tylko najwięcej czasu to mi zeszło na tutaj na poprawianiu kształtu tej góry. Tutaj, o. Tu jeszcze będę musiał jakoś zejść z tym płotem. Bo widzę, że też nie mam tutaj za bardzo... Jest tutaj za stromo, żeby go po prostu puścić dołem. No nic. Ja idę sobie jeszcze trochę dokraftować tych płotków. Tutaj będę musiał sobie troszeczkę mączką kostą posiedzieć, żeby to trochę naturalnie wyglądało też. Już prawie koniec. Jakoś to tam idzie. Tu po drodze była taka wielka dziura, którą zaraz wam pokażę. Pewnie niektórzy z was ją kojarzą, o której mówię, bo może niektórzy już ją widzieli. Ciach. Tak, 5. No dobra. Tu za nim do góry jest woda, a od wody to już spokój. Ja bym sobie to troszeczkę dalej pociągnął w tą wodę. 4. O, także na to nic nie weszło w razie czego. Wszedło czy weszło? Teraz to jest pytanie. I tutaj bym coś może sobie dał pod spód. Szczerze, o. Masz na przykład takie belki, w ten sposób. No i git. Jesteśmy ogrodzeni w tym momencie. Jeszcze mam pójdę pokazać, jak tą dziurę zrobiłem w tym jednym miejscu. W sensie nie zrobiłem, tylko ją ominąłem. No właśnie, tu jest taki wielki, no może nie aż taki wielki, a całkiem sporawy otwór w ziemi. Tutaj sobie po prostu zrobiłem przerwę, no przecież tak na stamtąd nic nie przyjdzie. Może jakieś pająki się mogą wspiąć, a to tylko pająki. No i tutaj sobie na tym zboczu musiałem tak zrobić. Bo inaczej tego nie szło zrobić, inaczej. Mamy w sumie trochę, przy sobie trochę węgla, bo akurat go skopałem. Z góry, którą sobie równałem, to możemy sobie troszeczkę pochodni zrobić, ale 60 parę chyba może nie starczyć, wiecie? Zaraz się przekonamy swoją drogą. No dobra. Sobie oświetlamy, tylko musimy to zrobić oczywiście od zewnętrznej strony. Akurat noc nastała, to będzie teraz wygodnie oświetlać, że będziemy wszystko widzieć, co i gdzie i jak. Będę musiał sobie jeszcze cały teren, swój cały teren będę musiał też oświetlić. Teraz tutaj muszę się jakoś przedostać, tylko jak? Czekajcie. O, udało mi się nawet, prawie spadłem. Opartego tutaj można coś wejść, wiecie, to sobie tak zrobię, o. Żeby po tych liściach nam się tutaj jakiś cwaniak nie dostał. No właśnie, bo moby się jeszcze spawnują właśnie na, że jakby na moim terenie. Więc jeszcze musimy sobie nasz własny teren oświetlić, żeby nam się w środku nic nie pojawiało.
Ale to się zrobi. Elegancko mur jest oświetlany. To jest w sumie bardziej płoda niż mur. No i te jeszcze bramy musimy sobie zrobić, wejścia i wyjścia w paru miejscach. No, w środku widzę jest niewiele mniej mobów niż na zewnątrz chwilowo. To stanowi dość spory problem. O, jeszcze zaczęło lać. Płot już widzę całkiem fajnie się prezentuje w oddali. No i brakło nam oczywiście pochodni, będę musiał jeszcze w takim razie iść ich dorobić. Ła! Zauważyłem, że od starych wersji Minecrafta od bardzo dawna małe zombie jak nas uderzą, to się na chwilę zatrzymują i po chwili znowu nas atakują. Nie wiem dlaczego tak jest. Zamiast cały czas nas atakować jak zwykłe zombie, to atakują, zatrzymują się na chwilę i znowu atakują. Nie wiem dlaczego. Fajnie będzie teraz mieć własny odgrodzony teren. Oczywiście musimy to wszystko najpierw jeszcze pooświetlać. Żeby na świecie nic nie pojawiało. I ja już może zacznę sobie drzwi robić, wiecie? Tam tylko tyle. Weźmy przede wszystkim trochę, przede wszystkim troszeczkę węgla. Żeby sobie jeszcze zrobić ten, pochodni. No, ja bym sobie może jeszcze tych drzwi trochę dorobił. Tych, dobra. Teraz będziemy mieli 10, to będziemy mogli sobie zrobić, a nie, więcej. Będziemy mogli sobie zrobić 6 wyjść w różnych miejscach. Tyle nam chyba starczy. Tych pochodni sobie jeszcze troszeczkę dorobimy. No i wio, chyba możemy iść. No właśnie, słyszę koło domu zombiaka, tak nie powinno być, dlatego musimy sobie ten cały ten teraz pooświetlać. To ja się może tym zajmę i z samego rana zajmiemy się też robieniem tych wejść i wyjść. Bram ogólnie, furtek. Zwał tak zwał. No dobra. Robienie oświetlenia mamy już ze sobą. Teraz. Robimy sobie bramy, furtki takie jakby. Tylko w których miejscach? Ja bym sobie zaczął może stamtąd może, od początku. Najlepiej, i tak będzie najwygodniej. Mamy do postawienia 6 takich wyjść. Tylko ja może bym sobie jeszcze zrobił, może nie z tego, może z tego. Zrobiłbym sobie jeszcze, no właśnie, płytki naciskowe. No trochę za dużo, no trudno, będzie na zapas. Ponieważ chciałem sobie zrobić właśnie wyjścia w paru miejscach. No tak, tutaj to może sobie przejdźmy kawałek. Na przykład zrobimy sobie wyjście o tutaj, dobrze mówię? Nie no, może nie... O dobra, niech będzie tutaj. Tutaj gdzieś sobie zrobimy furtkę. Tylko jakby ją tu umieścić? Czekajcie, żeby to dobrze w miarę wyglądało. Dobra, już mam. Musiałem, żeby zrobić je na szerokość 2, wtedy... W sensie źle, myślę, jakby mam odległości między płotami, żeby zrobić ją na szerokość 2. O, elegancko. Jeszcze oczywiście... Chciałem je zrobić na szerokość 2, no ale tak wyszło, że... Nie mamy za bardzo ten, nie mamy za bardzo właśnie możliwości przez to, że odległość między tymi słupkami jest nieparzysta. Gdzie następna? Może gdzieś tutaj, tu będzie chyba w sam raz. Boję się, żeby mi tylko zombie tych drzwi nie powyważały, bo jest też taka możliwość. Mamy furtkę, to może bym sobie teraz gdzieś na górze umieścił. Jak już coś, na przykład o tutaj, w tym miejscu. I tak skończyły mi się, widzę już kłody sosnowe.
Będę musiał sobie ich teraz iść nazbierać w takim razie. Już prawie koniec. Zauważyłem, że w ogóle podczas deszczu bardzo mi FPS-y spadają. Zakładam, że to przez odbicie wody. Coś takiego. No dobra. Stawiam już jedną z dwóch ostatnich furtek. Elegancko. No i jeszcze tutaj gdzieś wstawiam sobie jedną. Bym sobie postawił może ją tutaj. Wsi ona będzie bardzo blisko tej, no ale... Czekajcie, jak blisko jest tamta? Tamta jest na tej górce. Furtka. Teraz gdzie furtkę postawić? Pytanie. Albo jakby tu na dole, no tylko tu jest... Chociaż dobra, niech będzie tutaj. Żeby były w miarę od siebie daleko te furtki. Żeby w ogóle jakikolwiek sens ich, żeby miał jakikolwiek sens stawiania, bo wszystkie będą koło siebie, no to bez sensu trochę, aby tak zrobić. Nie, chociaż w sumie. Nie, trochę za nudna ta furtka. Tak będzie wyglądać lepiej. Pochodnia jedna i ciach. Dobra. Ogrodzenie mamy. Oświetlenie mamy, więc załatwiliśmy dzisiaj bardzo dużo fajnych rzeczy. Dzisiaj już chyba niestety nie zdążymy za bardzo ogrodzić wioski, tak mi się zdaje. W sensie nie będę dzisiaj odcinka zbyt przedłużać. Mógłbym się teraz w sumie na upartego zająć, ale znowu wyjdzie niebywale długi odcinek, tak to sobie załatwimy to następnym razem. Przy okazji też zająłbym się następnym razem już może jakimiś nowymi villagerami. Na przykład zrobilibyśmy sobie jakiś właśnie płot wokół wioski, zaczęli ściągać tam zombie, które byśmy przemieniali z powrotem villagerów. No ale do tego musielibyśmy sobie uważać trochę mikstur, zrobić trochę złotych jabłek. Co prawda ze złotem nie mam problemu, ani z miksturami, no ale wiecie. Sztabka złota. Ile mamy jabłek złotych? Mam 4. No możemy sobie 4 villagerów zmienić. To w sumie nie jest potrzebne, bo wystarczy, że zdobędziemy jednego, to będzie można ich z Henrym rozmnożyć oczywiście, bo mamy tam już jednego. No dobra, jeszcze może z ciekawości zobaczyć, czy w ogóle pamiętam, jak się robi mikstury osłabienia. Pamiętam, że było chyba oko pająka potrzebne, sfermentowane. Ile mam oczu? Tylko 30. Chociaż z dawna nie potrzebuję ich aż tak dużo zaś. Znowu. Tak, grzyby były na pewno potrzebne, to pamiętam. No dobra. Chyba jednak nie do końca pamiętam. Czekajcie, czego będziemy jeszcze potrzebowali? Tak z czystej ciekawości. Kurde. Wiecie co? Nie mam za bardzo teraz przy sobie szkła na butelki. To wiecie co? Może tym się zajmiemy w następnym odcinku. Co by tu jeszcze... Jeszcze jedna rzecz. Tylko co to miało być? Miałem coś zrobić. Tylko co? Nie pamiętam. Kurde, nie pamiętam. Coś miałem zrobić, ale co to nie pamiętam. A, w ogóle sobie postawiłem właśnie skrzynię, żeby sobie dirt zbierać. Jak sobie ten teren tutaj równałem. A przynajmniej fajnie, że mam już dom ogarnięty. Muszę sobie jeszcze tylko swój pokój jakoś wystroić i to miejsce do słuchania płyt. To obserwatorium całe na piętrze. Tutaj można by sobie później postawić na przykład jakąś stację jeszcze metra, albo ogólnie jakąś kolej w tym miejscu. Albo gdzieś tu. Tu gdzie jest to wolne miejsce. No ale co, chyba to będzie tyle. Jest zombiak. W ogóle sprawdźmy w ogóle, czy on będzie mógł te drzwi wyważyć. Bo powinien móc, to są drzwi postawione na normalnej wysokości, więc powinien móc. Idzie. Dobra, stajemy sobie tutaj, zobaczymy, czy oni te drzwi będą próbowali chociaż wyważać. Chodź tu, spróbuj rozwalić drzwi. Nawet nie próbuję ich wyważać, czemu? Oj, dobra, nie o to mi chodziło. Dobra, trudno. Mniejsza, przecież nie będą zombie wyważać drzwi, prawda? Mnie ciekawi jeszcze jedna rzecz. Ile mam przy sobie strzał? 0. Bo wiecie co, ja bym sobie jeszcze jedną chciał rzecz zrobić. Nie wyważa tych drzwi.
Dobra, mniejsza, czy nie będziemy takie głupoty teraz sprawdzać. Bo ja pamiętam, tak jak kiedyś mówiłem, jak odzyskiwałem świat ten tutaj, to zresetowały mi się te osiągnięcia. Zabij Fatoma. Gdzie to było? Żeby zestrzelić tego. Szkieleta z odległości 50 metrów, to byśmy sobie może to zrobili. O, patrzcie, szkielet, ciekawe co on tu robi. Dobra, mamy 3 strzały w sumie, dobra. To nie musimy iść do domu nawet. No i tak, gdzie jest jakiś szkielet, którego można by trafić? Mam moc 5, więc powinna wystarczyć, żeby zabić szkieleta jednym strzałem. Albo chociaż dwoma. Najlepiej było to gdzieś z górki zrobić. Tam jest szkielet, nawet 2. Wiecie co? Ja bym sobie tam poszedł, zabił jednego, żeby jeszcze strzał trochę dostać. Tego drugiego raz uderzył, żeby go zranić, żeby był osłabiony. O właśnie, tak, żeby go nie zabić, tylko raz. I zaraz się wycofamy. Dobra. Wycofamy się teraz gdzieś daleko, na jakąś górkę, na przykład na tamtą i spróbujmy go trafić z takiej odległości. Dobra, już dał nam spokój. Wow, nawet to ładnie teraz wygląda. Tam jest ten szkielet, dobra. Spróbujmy. Spadł do dziury, ale spróbuję go trafić. Za wysoko. Kurde, nie przeszkadzaj mi teraz, strzelam. Ile mam jeszcze strzał? 2. 2 podejścia, żeby go trafić. Ciutkę wyżej, uwaga. Kurde, nie wyszło. Nie wyszło, czekajcie. Musimy spróbować, bo jakieś osiągnięcie udało mi się zdobyć, teraz też bym chciał. O, zapomniałem, że teraz mam odrzut na mieczu i żeby zabić klipera, to muszę to zrobić na 2 podejścia, bo nie zdążę go szybko 2 razy uderzyć. Dobra, 8 strzał. Weźmy szybko na górkę, bo zaraz się noc kończy. Spadaj. Tam jest w tej dziurze cały czas. Przynajmniej się nie rusza, to będzie łatwiej go trafić może. Trafiłem, jak udało się. Kurde, a jak mi przeszkodził. No, teraz ten łuk chyba będzie one-shotował prawie wszystko. Czasami może zadać trochę mniej. No nic, no to co? Płot sobie wybudowaliśmy, nawet teraz całkiem fajnie to wygląda, szczerze wam powiem, jak jest tak fajnie ogrodzone. No i co, chyba widzimy się w następnym odcinku, jak sobie poogarniamy coś z tą wioską. Poszukamy trochę tych zombie villagerów. Otoczymy sobie przede wszystkim jakimś płotem, tu też może za niedługo sobie najazd zrobimy powtórnie, tylko że w nieco bardziej udany sposób. No jeszcze Endermana wkurzyłem na koniec, super. No to nic, ja już się powoli z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał i tak jak mówię, musimy się szybko zająć. Musimy się jak najszybciej zająć tym wioską, żeby zdobyć naprawę na tego bibliotekarza z naprawą, bo z tym naprawianiem narzędzi na razie jest krucho. No nic, ja już nie przedłużam. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Wpadajcie na Discord, do którego link jak zwykle umieszczam w opisie filmu. Komentujcie, gdyż zawsze z chęcią na wasze komentarze odpowiadam, bo widzę dzięki temu waszą aktywność. No i co? Chyba tyle. Elo.